Na program zaprasza Gnie Express. Tradycyjne zasady nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak. Witam serdecznie Państwa w nowym 2021 roku. Nowy rok przywitał nas do zimową aurą, tak jak widać za oknem sypie, czyli mamy zimę. Dzisiejszy odcinek będzie taką mini powtórką wielu odcinków, które nieraz Państwo widzieli, otóż o przygotowaniu auta do zimy. Dlaczego przy, musimy się przygotować? Bo wszelkie e, prognozy pogody mówią, że za około dwa tygodnie dotrze do nas e, tak zwana bestia ze wschodu, e, czyli zimny front syberyjski, która, który ma nas zalać silnym mrozem, i z tego mogą wynikać pewne kłopoty. Także dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym odcinku przypomnijmy sobie, co zrobić, żeby nie być zaskoczony przez niskie temperatury. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Szanowni Państwo, ostatnie kilka zim przyzwyczaiło nas do temperatur rzędu maksymalnie minus, minus 10 stopni, co uśpiło, uśpiło nas, uśpiło, że tak powiem, nasze samochody, to, co Synoptycy zapowiadają, Temperatury rzędu minus 20, a niektóre źródła mówią o nawet, że może temperatura spaść miejscami do minus 30 stopni. Gwarantuje nam to, że niektórzy z nas na pewno będą mieli problemy z uruchomieniem auta, z jazdą w takich temperaturach. O czym należy pamiętać przy tak niskich temperaturach? Oczywiście każdy powie, że sprawny akumulator. Akumulator wraz ze spadkiem temperatur. Naturalnie traci swoje, swoją moc rozruchową. Wielokrotnie pokazywaliśmy, w jaki sposób sprawdza się akumulator, jego sprawność, jego pojemność w warsztacie. I tutaj, jak producent, podaje te testera. 10 sekund obciążamy, i jeśli ta wskazóweczka wejdzie nam w żółte pole tak, tam w jedno trzecia pola to znaczy, że ten akumulator albo jest rozładowany, albo po prostu już jego pojemność spadły i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Taką czynność możemy sprawdzić poświęcając naprawdę niewiele, niewiele czasu, a czasami wręcz bezpłatnie wykonać sobie taką usługę. Wcześniejsza kontrola akumulatora, tego najważniejszego, najważniejszego elementu, który pozwoli nam uruchomić auto w bardzo mroźne dni, oczywiście zaoszczędzi nam stresu i pozwoli na czas dojechać w wyznaczone, wyznaczone miejsce. Taka kontrola też pozwoli nam zawczasu zapobiegać e, takim, takim sytuacjom, czyli po prostu e, jeżeli e, serwisant stwierdzi, że akumulator już powinien być wymieniony, wymieńmy go zawczasu, aby nie mieć żadnych później przygód, e, co zrobić? Oczywiście, bo nie wszystko się da też przewidzieć. Co zrobić, gdy jednak e, nie możemy uruchomić tego auta? E, oczywiście. W dzisiejszych autach praktycznie jedynym dozwolonym sposobem uruchamiania auta z wyładowanym akumulatorem, czy też ze słabym akumulatorem, wszystkie książki serwisowe mówią o tym, aby auto uruchamiać za pomocą kabli rozruchowych. Taki odcinek pamiętam, że również, również dla Państwa robiłem, jak prawidłowo uruchomić. Auto od auta za pomocą właśnie e, wspomnianych kabli. E, te kable warto, warto mieć oczywiście ze sobą. E, nie życzę, żeby Państwo musieli używać ich, ale może czasami my możemy pomóc innym kierowcom, sąsiadom. Obok na parkingu, który, który ma problem z uruchomieniem. Proszę Państwa, kolejnym elementem, który ma decydujący wpływ na to, czy da nam się auto uruchomić, czy też nie, jest paliwo i cały układ paliwowy naszego auta. Paliwo no, z roku na rok badania pokazują, że, że jakość tego paliwa wzrasta, mamy zapewne swoje ulubione stacje, paliwowe, gdzie, gdzie tankujemy i warto się tego trzymać. Paliwo zimowe tak naprawdę już w naszych, na stacjach benzynowych od gdzieś mniej więcej połowy listopada powinno być. Mamy styczeń, także można być praktycznie w stu pewnym, że w renomowanych stacjach to paliwo jest już zimowe, czyli ma obniżone, obniżone właściwości, jeżeli chodzi Podwyższone, przepraszam, właściwości, jeżeli chodzi o, o wytrącanie się pewnych frakcji w niskich temperaturach, ale również na stacjach bezynowych jest dostępne tak zwane arktyczne paliwo, które jeszcze, jeszcze bardziej jest odporne na, na wytrącanie się różnych substancji w niskich temperaturach. O tym na pewno warto pamiętać, jeżeli ktoś bardzo mało jeździ i w zbiorniku ma jeszcze te letnie, letnie paliwo, warto, warto się go albo wypalić, albo zatankować sobie do pełna już tym zimowym paliwem. Mówię tutaj oczywiście o przede wszystkim o użytkownikach samochodów z silnikiem diesla, mówię tu o oleju napędowym. Benzyna ma to do siebie, że, że czy jest ciepło, czy zimno, nie ma obawy, że tam coś się stanie. Jedyną obawą w jednym i w drugim zresztą w przypadku to jest to, jeżeli jeździmy przy, niskich, przy niskim poziomie paliwa. Zbiorniki różnej pojemności są, jeżeli jeździmy na rezerwie dużo. Jeżeli mamy samochód zasilany przede wszystkim gazem LPG i też trzymamy ten poziom paliwa na minimum, w zbiorniku jest pusta przestrzeń, w której to wytrąca się, się po prostu woda. W zbiorniku jest jakieś powietrze, po kilku latach potrafi, potrafi się naprawdę znaczna ilość wody znaleźć na dnie na dnie zbiornika i taka woda w niskich temperaturach oczywiście może zamarznąć, może się dostać do układu paliwowego i też w tamtym miejscu zamarznąć. Warto oczywiście wiedzieć, że paliwo dociera do silnika cienkimi przewodami i w takich przewodach również może dojść do przymarznięcia np. wody czy też właśnie innych, substancji wytrąconych z paliwa w niskich temperaturach i zablokować nam możliwość uruchomienia auta. W silnikach diesla oczywiście systematycznie według interwału producenta wymieniamy filtr paliwa. Bo co z tego, że mamy sprawny akumulator, że mamy właściwe paliwo, skoro element, przez który każdy, każda kropelka paliwa przepływa i jest oczyszczana, jest niewymijany przez dziesiątki tysięcy kilometrów. Do tego dochodzi jeszcze ta wspomniana niska temperatura, troszeczkę wody i mamy zablokowany filt paliwa i silnika nie uruchomimy na pewno. E, filtr paliwa nie jest drogą rzeczą, warto o nim pamiętać, tak samo jak wymieniamy olej, tak samo wymieniajmy regularnie filt paliwa. Mówię tutaj też o silnikach diesla, gdyż aktualnie silniki benzynowe, samochody z silnikami benzynowymi zazwyczaj takiego filtra już nie posiadają. Jedynie ten filterek jest na pompie paliwa znajdującej się w zbiorniku. I tak naprawdę można rzec, że w tej chwili w silnikach, w samochodach z silnikiem benzynowym tych filtrów nie ma i nie ma co ich wymieniać. Szanowni Państwo, no mamy sprawny akumulator, e, paliwo w porządku, filtry powymieniane, hmm, tylko co z tego, jak nie możemy się do auta w takich temperat temperaturach dostać? E, czyli również musimy pamiętać o tym, e, że zamek w aucie również wymaga konserwacji regularnej, smarowania, e, ale również same uszczelki drz na drzwiach e, też potrafią tak przymarznąć, że Naprawdę wymaga wielkiej siły, aby otworzyć na przykład drzwi. Dlatego warto również nad tym elementem się pokłonić, i raz na jakiś czas przesmarować sobie takie uszczelki. Preparatów na rynku mnogość na każdej stacji benzynowej na pewno znajdziemy coś dla siebie i na swoją kieszeń, jeżeli chodzi o zamki, odmrażacz warto nosić. Kieszeni. To nie są duże pojemniczki, zazwyczaj kilka mililitrów takiego płynu w formie atomizera z, z, z jakąś końcówką do, do aplikacji do zamka. Warto mieć w kieszeni w domu, czy też panie w torebce, gdyż co nam po odmrażaczu do zamka w aucie, skoro do niego się nie możemy dostać. Szanowni Państwo, tak na koniec jeszcze wrócę do, do akumulatora, który według Państwa jest pewnie na, na tym kluczowym elementem w tym, aby rano uruchomić auto. Oprócz, oprócz samego sprawnego akumulatora jeszcze jest cały osprzęt, który jego dotyczy. Mówię tu oczywiście o klemach, o czystych klemach. Przewody, roz, przewody, prądowe. One są grubsze. Często zapominamy o takim elemencie jak przewód masowy właśnie, czyli taki przewód, który łączy nadwozie z samym silnikiem. Te rzeczy, te rzeczy też warto czy też przy kontroli poprosić mechanika, aby zobaczył, czy tutaj wszystko jest w porządku, bo mimo sprawnego akumulatora również możemy mieć problem przez takie właśnie elementy o sprzętu dlatego na to też warto zwrócić uwagę. I podsumowując dzisiejszy odcinek szanowni państwo zima zła, ale może nie do końca. Jeżeli przygotujemy się odpowiednio, na pewno na pewno nas po prostu nie zaskoczy. Szanowni państwo, kończąc dzisiejszy odcinek, może zima zła, ale jak się odpowiednio przygotujemy, będzie całkowicie przyjemna. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.